Może i nie wygląda to jakoś iście poetycko, ale jak na taką szufladę, to i tak uważam, że panuje tu spory porządek. Dzięki, Kubuś. Tak, zamykasz szufladę, koniec. Koniec. A właśnie jeśli chodzi o takie pojemniki, ja sobie osobno układam pojemniki, jeden w drugi, a osobno pokrywki, wtedy mi najłatwiej zorganizować taką szafeczkę z pojemnikami i to wszystko mam zamknięte w jeszcze jednym największym takim pojemniku. Wtedy jakoś udaje mi się ogarnąć to pod względem porządku, żeby te pojemniki nie piętrzyły się, nie walały się tutaj po całej szufladzie. Dzień dobry, panie Bobry. Dobry, dobry. Witajcie, kochani. Istnieje szansa, że dzisiaj będzie... Co będzie? Stół. Stół, ale już normalny, stół w całości. Bo stół cały czas jest. Będzie dobrze. Tylko na podłodze. Driver, move the bus. W końcu kupiłam coś dla siebie. Podoba mi się. Podoba ci się? Bardzo ładny. Dopasowany, ładny. No, jeszcze nie umiem do końca z tym paskiem. No, elegancko. Ale chyba takie fajne. Fajne. Kupiłam sobie taką sukienkę. Nie mam starty. Kalisia, co myślisz o tej sukience? Zostawić ją. Zostawić ją? Dobrze wyglądam w niej? Dobrze. Dobrze? Kiszonki. No, takie kiszonki tutaj ma. Super. Paseczek i guziczki. W ogóle ma fajny kolor. Ten beżyk jest bardzo przyjemny. Super. Mamo, się nie, ty jesteś taka ciężka, daj spokój. Kubusiu, mi tak mogę zrobić, bo jest lżejsza, a ty jesteś taka już kopa wielka. Dobra, ostatni raz. Z polecenia jednej z was kupiłam sobie szczotkę do włosów z firmy BioFriendly. Szczotka jest bardzo przyjemna. W ogóle fajnie leży w dłoni, nawet nie elektryzuje włosów. W ogóle muszę się przyzwyczaić, bo dawno nie używałam szczotki. Więc tak całkiem inaczej się rozczesuje włosy szczotką niż grzebieniem. Wcześniej używałam takiego bardzo rzadkiego, dużego grzebienia o dużych odstępach między ząbkami. Ale rozczesowałam nią włosy na mokro i bardzo przyjemnie. Nie czułam, żeby mi wyszarpywała włosy, ani żeby gdzieś mnie ciągnęła. Nie kłują też tej igiełki. Z tego co wiem, występuje ona w dwóch rozmiarach S i M. Ja mam tą właśnie większą, ale bardzo przyjemna. Fajnie leży w dłoni, fajny profil. No, ciekawe. Dopiero użyłam za dwa razy i na ten moment jestem zadowolona. Patrzcie, jak wyglądają stopy w tych kapciach, jak się w nich chodzi. Patrzcie. Gdzie ja mam w ogóle nogę? To są skarpetki takie specjalne. Ale popatrzcie, totalnie wyjeżdżają nogi z tych butów. Te pantofle naprawdę fajnie wyglądają i są bardzo miłe w noszeniu, w użytkowaniu. Ale strasznie mi nogi z nich wyjeżdżają. Te paski są za ciasne, mimo że ja mam bardzo szczupłą nogę. Te paski nie pozwalają na to, żeby noga weszła do końca buta i po prostu w trakcie chodzenia moja pięta już chodzi po podłodze, a nie jest w pantoflu. A najlepsze jest to, że jak wczoraj byłam w Biedronce, to tych pantofli już praktycznie nie było. No wyglądają obłędnie, więc nikt się nie spodziewa, że są tak wąskie, że się w nich chodzić nie da. Musiałabym mieć, nie wiem jaki rozmiar, może 39, ale szczerze nie było już czego kupić, bo wszystko było wykupione. Patrzcie, co Klaracia dostała wczoraj od Karola. Róże. Pięknie. Tatuś nie zapomina o swoich dziewczynach. Ja dostałam słonecznika, a Klarcia róże. A przed chwilą przyjechał do nas kurier i przywiózł materac. Wymieniamy Klarci materac, bo powiem wam, że te co przywożą w gratisie do łóżeczek to jest po prostu porażka. Ten i tak nie jest jakiś tragiczny, ale po prostu ostatnio to był taki 5-centymetrowy. A wymieniamy materac dlatego, że wymieniliśmy też Klarci łóżeczko. Klarcia potrzebowała już większe łóżeczko także u mojej mamy, bo często tam jeździmy na weekend. I tamto nasze misiowe, które tu wcześniej miała, zawieźliśmy właśnie tam. A tutaj zażyczyła sobie panienka łóżeczko z księżniczką Elzą. Powiem wam, że to łóżeczko jest prześliczne. Ma takie ochraniacze z dwóch stron i od ściany i tutaj od strony pokoju, żeby nie wypadła. No i oczywiście
pościel również z księżniczką. Także moja księżniczka jest zadowolona z nowego łóżka. Pod spodem jeszcze ma szufladę. No i jeszcze zaraz zamontuję jej nowy materac. Się wystraszyłam, że ten materac znowu jest taki cienki, ale tutaj jest instrukcja użytkowania i jest napisane, że pełny wymiar osiąga po 48 godzinach. Halo? No halo, cześć misiu. Cześć kochanie, no skończyłem rozmowę, że powiedziałem, że dzwonisz. Tak, bo wiesz co się stało? Nasze ostatnie zakupy coś nie idą. Ty sprawdzałeś wymiary tego łóżeczka? Bo materac się nie mieści w łóżeczku. Tak? Na szerokość. Nie wejdzie. Sprawdzałem. Przed zamówieniem wszedłem sobie w łóżeczko i pisało też 140 na 70. No i się nie mieści. A niedobrze. No niedobrze właśnie. Ale tak w ogóle nie wejdzie. Totalnie. Tak parę centymetrów. Kurier Marek będzie musiał jeszcze raz przyjechać. No to jak to kurka bomba, no to niedobrze. Zobaczymy, bo on ma rosnąć 48 godzin, może jak urośnie, to jakby może się skurczy wtedy. No to takie cuda to ja nie wiem. Jak urośnie, to skurczy, to nie miało sensu, ale w sensie, że urośnie do góry, to będzie węższy. A może, no nie wiem, bo jest taki mięciutki pewnie. No na razie to on jest malutki, on ma nawet nie, no 5 cm na razie ma. Dobra, to nic, nie zawracam gitary, mam nadzieję, że to się samo naprawi. Mam nadzieję. Dobra. Do zwrotów, ty jesteś dobry w reklamacjach. No dobry, ale trochę tego ostatnio dużo jest. Trochę dużo. Dobra, no to nic, buziaki. No, także może jak urośnie, to się zmieści. No jak tam, moi kawalerowie? Gra muzyka, Kuba pomaga. Gra i trąbi, zespół kombi. To na ziemię, Kuba. Kubuś, jak tam? Będzie coś ze stołu dzisiaj? Tak? No, będzie brawo dla taty? Brawo! Zrób brawo dla taty. No tak nie może latać. Co? Te się strasznie chiboczą. No to może trzeba je dokręcić. No te są dużo lepsze. No może dokręć jeszcze. Bo wiesz, tu jest problem, że one się nie chciały wkręcić, to powinno się bardziej wkręcić. No właśnie, bo wszyscy są ciekawi. Opowiedz może swoją fascynującą historię, bo ostatnio trąbnęło i mi mowę odjęło i nic nie powiedziałam, oprócz tego, że nie ma stołu. Dziadowskie te będę robią. Dobra, ale opowiedz historię, co się stało. Dlaczego nogi się urwały? Same się nie urwały. No nie, złożyłem tak stół, chciałem go obrócić do góry nogami. Właściwie jest teraz do góry nogami. Chciałem obrócić go normalnie. Przekręciłem sobie go tak na bok. No jak to zrobiłem? I jak zaczął wstawać? To mu nogi odmówiły posłuszeństwa. Tak, te nogi. Pani mówiła, że za mocno dokręciłem śruby, ale właśnie one są za mało, moim zdaniem, dokręcone. No przecież nawet teraz mówisz, że się ruszają jeszcze, nie? Ale reasumując całą sytuację, no. Karol się wtedy na siebie tak okropnie zezłościł, nawet się nie odzywał. I powiedział, że on to zareklamuje. Ja mówię, no już widzę, jak ci uznają taką reklamację, jak wyłamałeś nogi w stole. Ale Karol? Karol to jest. Karol wszystko zareklamuje. Jakbyście chcieli coś zareklamować, to Karol wam zareklamuje. Nie ma o czym mówić. Takie cudowstwo jest, do czego reklamować. Na pierwszy rzut oka wszystko jest okej. Okay. No daj spokój. No nieraz jak składałem jakiś stół, przenosiłem w ogóle jakiś stół, który leżał do góry nogami, to przecież sam to robiłem i podnosiłem go w ten sposób i nic no wiem. Nie było. No, nawet ten, co mamy w salonie. Dokładnie. Dominik, o! Kolega Dominik zaświadczył, bo składał ze mną. Zaświadczył? W sumie nawet on... Mamy świadka! Coś podejrzewam, że on to sam nawet wziął wtedy. I obrócił. Na dobrą technikę. No, to prawda. Pozdrawiam. Jeśli to Dominik oglądasz, to pozdrawiam. Tak. Dur techniczny cały czas tutaj działa, patrz. Widziałeś, jak Kubuś ci tutaj sprawdza, czy dokręciłeś nogi? No tutaj też już jest nadłamany. Ale jazz. Trochę się noga za bardzo chibocza. No nie, trzeba to rozkręcić. Ale te naprawdę super siedzą, te ani drgną.
Te nowe. No, te nowe, a te stare to najwyżej te stare też zareklamujemy. No teraz jesteś taka hop do przodu. Widzę. No bo ty wszystko zareklamujesz. No już jest rozwalony, a w ogóle nie przewracałem go. Nawet nie dotknęły podłoża. No właśnie. W powietrzu przecież się nie zniszczyły. A tutaj kolejny pomocnik się szykuje do wkręcania. Patrzcie, jaka pozycja. Leży na stole. Uda ci się? Leży na stole i... Karol, po co ci jakiś kolega? Patrz, jaką masz pomocnicę. Za ciężkie śruby dla ciebie? Zostaw może to tacie, co? No dobra, trzyma się. W miarę się to trzyma. O, no już. Wygląda to dużo lepiej. Nie, no to już zostaw. Dobra, już nie huśtaj, bo zaraz to wyłamiesz. Nie, te są super, te. No, są wymienione. No, te nówka naprawdę, ani drgną. Dlatego reklamowałem. No to... Wiesz co, mężu? Publicznie, oficjalnie muszę cię przeprosić i zwrócić ci honor. No dziękuję. Że to nie twoja wina. Wiem, że nie moja. Dobra, Ani, wysiadam. Także przepraszam. Proszę. Za wszelkie złe myśli. Nic kierowane pod adresem twojego składania. Niewypowiedziane i to niewypowiedziane. To niewypowiedziane zwłaszcza. Dobra, jedziemy tak. Panu lepiej mi przejść. Podaj mi ręce, kobieta. Ciekawe, czy się nie będzie chybotało na wszystkie strony. Nie, nie powinno. To najpierw musimy zrobić miejsce tam. Idziemy. Idziemy. Znowu ten odkurzacz. Uwaga. Tego pana. Można by było zrobić zegar, albo jeszcze półki. Półki. Takie półki na przykład trzy. Na dół. No i tutaj ten regał musi być, koniecznie. Teraz będzie napasował z takim drewnem. Czarny? Regał drewniany z czarnymi matowymi rurkami. No, no, no. Buziaczki, tak. Ale ci zostawiłam. Tobie też? Ale ci zostawiłam pięknego buziola. Tobie też jest buziaka? Tak? Byłaś super pomocnicą? Tak. Pewnie. Ja też masz buziaka. No to moi kochani, mamy to! Jest stół, będzie kolacja przy stole! No i kochani, taką pierwszą kolację można zjeść.